Witam wszystkich, Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na unboxing konsoli, jak widzicie, Nintendo Switch Lite w kolorze żółtym. To jest mój już chyba czwarty Switch, jeżeli się nie mylę, dwa normalne, takie standardowe z Joy-Conami kiedyś, później jeszcze właśnie Lite w kolorze różowym mojej córki i właśnie teraz kolejny raz. Dużo wyjazdów mnie czeka, także przyda się ta konsola jakby w podróży. Dobra cena też, kupiona konsola jakby z drugiej ręki, ale w bardzo dobrym stanie. Także tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o pudełko. Widzimy tutaj. Także tak wygląda. Otwieramy. Tu jeszcze jakieś informacje, jeżeli chodzi o ładowanie, tak? Wiadomo, tutaj UK, no to wtyczka też jest tutaj ta brytyjska, tak? No i sama konsola, tak? Także, no wiadomo, no kto wie, to wie, także tutaj ekran i tak dalej. Wejścia, włączniki. Podgłaśnianie, przyciszanie tutaj, volume up, volume down, power, tak, elki, erki. Tutaj jest slot oczywiście na cartridge, także, no i tył konsoli, no to wiadomo, standard, tak. Także sama konsola, tu sobie damy może pudełko, żeby to lepiej wyglądało w kadr. Instrukcja. Zwykła manualna instrukcja, też nic specjalnego, podstawowe informacje, tu nawet jeszcze jest o, nawet to nie jest do Lite'a, tylko jeszcze jest pokazany odłączany Switch, także niby Nintendo Switch, no tak, no to jest razem jakby, tak, to oni to pewnie jak drukowali, to łatwiej to wszystko tutaj poszło, jeżeli chodzi o produkcję, tak. I standardowo ładowarka oryginalna Nintendo, tak, tutaj lekko porysowana, no ale to chyba nie przeszkadza, ładowanie i tak dalej, ładowarka, no i tu gdzieś jeszcze, a być może jest tutaj w tym pudełku, bo tak, właśnie karta pamięci dodatkowo, właśnie tu jest, to jest wersja oczywiście Switcha, wiadomo, 32 GB standardowo, a tutaj jeszcze karta pamięci, tu nawet jest, to jest, nie wiem, czy tu złapie ostrość, ale jak widzicie 64 giga, może sobie otworzymy i nie wiem, czy to widać, i logo Zeldy, tak, czyli to jest karta typowo oryginalna, karta Nintendo Switch z logiem właśnie z Zeldy, tak? No standard, tak? No to jest karta micro SD i tak dalej, tak? No, tylko nie jakaś tam podróbka czy coś, no to zawsze 32 plus 64, także tą pamięć sobie powiększamy. Te gry niektóre troszeczkę zajmują na Switchu, ale ja mówię, to jest dla mnie konsola taka, wiadomo, PlayStation 5, Xbox Series X, to jest po prostu dodatek, no ale w podróży oprócz telefonu na pewno się sprawdzi. Także to by było na tyle. To był unboxing konsoli Nintendo Switch Lite w kolorze żółtym. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.